Jednym z celów zarządu i zespołu spółki było zbudowanie dużego centrum badań i rozwoju. Opracowaliśmy nowe technologie, przygotowaliśmy laboratoria R&D, a także mogliśmy zatrudnić nowych specjalistów wysoko kwalifikowanych, głównie związanych z Politechniką Warszawską. Dofinansowanie otrzymane na rozwój pozwoliło nam na zwiększenie kompetencji w zakresie badawczo-rozwojowym oraz na rozszerzenie działalności o nowe produkty, m.in. do sektora trakcji, e-mobility oraz magazynów i zasobników energii. Uruchomiliśmy nową linię produkcyjną do montażu elementów SMD na płytkach drukowanych. Dzięki tej nowej linii montaż płytek drukowanych jest szybszy i bardziej niezawodny. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na realizację projektów dla sektora trakcji, m.in. na realizację projektów związanych z nowoczesnym zasilaniem lokomotyw, wagonów i innych pojazdów szynowych. Aktualnie firma realizuje projekty dla odbiorców krajowych, a w niedługim czasie spodziewamy się również realizacji dla odbiorców zagranicznych.